Inżynieria i analiza danych to kompleksowy program kształcenia w obszarze określanym w języku angielskim jako Data Science. Program ten obejmuje studia zarówno na poziomie inżynierskim, jak i na poziomie magisterskim i został zbudowany z wykorzystaniem światowych wzorców w tym zakresie. Data Science jest definiowane jako przecięcie trzech obszarów, jako połączenie wiedzy i umiejętności z trzech obszarów. Ten pierwszy obszar to wiedza matematyczna, wiedza statystyczna, znajomość metod uczenia maszynowego, a więc wiedza na temat metod wykorzystywanych w tworzeniu rozwiązań analitycznych. Ta wiedza nie byłaby jednak wystarczająca do stworzenia kompleksowych, całościowych rozwiązań informatycznych. Kolejnym komponentem, który definiuje data science, jest komponent określany w języku angielskim jako hacking skills. Umiejętności programistyczne, umiejętność pozyskiwania danych z różnych źródeł, umiejętność ich integracji, czyszczenia, przetworzenia w celu przygotowania m.in. do pracy z wykorzystaniem metod analitycznych. Trzeci obszar, równie istotny w zapewnieniu koniecznych kompetencji w obszarze data science, to umiejętności dziedzinowe i umiejętności określane jako tzw. kompetencje miękkie. Data scientist to ekspert, który nie tylko dysponuje wiedzą matematyczną, kompetencjami inżynierskimi w zakresie przetwarzania danych, ale również dysponuje umiejętnością pracy w zespole, kompetencjami komunikacyjnymi, czy też nade wszystko umiejętnością zrozumienia potrzeb odbiorców tworzonych rozwiązań. Dopiero połączenie tych trzech obszarów zapewnia nam kompetencje właściwe dla data science, a przede wszystkim właściwe dla tworzenia rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnych organizacji i przedsiębiorstw. Punktem wyjścia dla opracowania programu studiów Inżynieria i Analiza Danych były następujące fakty. Po pierwsze, od wielu lat jako wydział specjalizujemy się w metodach analizy danych. Szczególnie wiele osób z pracowników naukowych wydziału zajmuje się rozwojem tych metod zarówno z perspektywy matematycznej, jak i informatycznej oraz pogranicza tych dwóch dziedzin. Od początku konferencji Data Science Summit, jednego z największych tego typu wydarzeń w naszej części Europy, jesteśmy jej współorganizatorem. Konferencja ta wyrosła i zaistniała w murach naszego gmachu. Jesteśmy również partnerem elitarnych studiów MBA Digital Transformation, a nasz wkład programowy w te studia to właśnie realizacja bloku Data Science. To tylko kilka przykładów kontekstu, w jakim narodziła się koncepcja kształcenia w obszarze Data Science na naszym wydziale. Co zapewniają studia Inżynieria i Analiza Danych? Zgodnie z definicją obszaru Data Science zapewniają wiedzę, umiejętności, kompetencje związane z kluczowymi obszarami tego nurtu. A więc po pierwsze, znajomość i umiejętność rozwijania algorytmów uczenia maszynowego, metod, modeli statystycznych, a więc metod najbardziej zaawansowanej analityki. Z drugiej strony, umiejętności projektowania, programowania, wdrażania kompleksowych rozwiązań informatycznych skoncentrowanych na analizie danych, w tym m.in. na analizie danych określanych w języku angielskim jako Big Data. Trzeci obszar, w którym zapewniamy konieczne kompetencje i umiejętności, to obszar właśnie tych umiejętności miękkich. W praktyce oznacza to kolejne przedmioty, tym razem poświęcone pracy zespołowej, kreatywnemu rozwiązywaniu problemów, budowie rozwiązań rzeczywistych zagadnień z wykorzystaniem dostępnych danych, a więc całościową integrację poszczególnych elementów nauczania. Nauka na temat data science, na temat inżynierii i analizy danych nie byłaby kompletna bez odniesienia do danych wielkoskalowych, do danych big data. W przypadku kierunku inżynieria i analiza danych
pozyskiwaniu, przetwarzaniu danych określanych jako big data poświęcone są w związku z tym dedykowane przedmioty. Te dedykowane przedmioty zapewniają znajomość kluczowych platform informatycznych stosowanych w tym obszarze. Platform na przykład takich jak Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink i wielu innych. Nasi studenci realizują projekty z wykorzystaniem tych właśnie platform, w których jednocześnie wykorzystują również wiedzę na temat chociażby metod uczenia maszynowego. Jako jedyny kierunek studiów w Polsce, kierunek inżynierii i analiza danych, w efekcie został m.in. umieszczony w europejskim wykazie studiów Big Data prowadzonym przez Big Data Value Association, co jest potwierdzeniem kompletności nauczania na kierunku inżynierii i analiza danych również w obszarze Big Data. Czym zajmuje się dziedzina Data Science? Jakiego rodzaju rozwiązania tworzy Data Scientist? Spójrzmy na kilka przykładów. Jeden z pierwszych przykładów, który jest podstawą działania wielu portali internetowych, to systemy rekomendacyjne. Systemy, które potrafią analizować zainteresowania użytkowników i proponować produkty, które mogą być przedmiotem ich zainteresowania. To metody analizy tekstu, metody przetwarzania języka naturalnego. To również metody wydobywania informacji z obrazów, automatycznej analizy obrazu. Inny przykład to automatyczne wykrywanie grup klientów o podobnych zainteresowaniach, ale również analiza zdarzeń, zachowań w sieciach komputerowych. Klasycznym przykładem rozwiązań w tym obszarze są rozwiązania dedykowane dla zagadnień ekonomicznych, chociażby takie jak ocena wiarygodności kredytowej klientów, detekcja zdarzeń niepożądanych, czy też metody analizy danych dedykowane dla genomiki i genetyki, to kolejne przykłady z długiej listy. W tych i wielu innych rozwiązaniach kluczowa jest znajomość metod statystycznych, metod uczenia maszynowego i umiejętność oprogramowania konfiguracji złożonych niejednokrotnie rozwiązań informatycznych. Właśnie te umiejętności zapewniają studia na kierunku inżynierii i analizy danych. Studia te łączą zatem solidną, praktyczną wiedzę matematyczną ukierunkowaną na zagadnienie analizy danych, zaawansowane umiejętności informatyczne, w tym programistyczne. W szczególności studenci kierunku poznają języki programowania takie jak Java i Python. To również doświadczenie w rozwiązywaniu realnych problemów, pozyskiwane m.in. w ramach zajęć o charakterze projektowym i warsztatowym i wreszcie wspomniane wcześniej kompetencje miękkie. Wybór kierunku studiów to zawsze rozważania na temat dalszej drogi rozwoju. Perspektywy zawodowe związane z obszarem data science są szczególnie szerokie. Z jednej strony oznaczają one możliwość pracy w firmach informatycznych. Rozwiązania zaawansowanej analityki to również podstawa działalności wielu nowych firm, tak zwanych startupów. Klasycznie rozwiązania analityczne obecne są w sektorze finansowym, w bankach, firmach ubezpieczeniowych. Usługi w tym obszarze są świadczone również przez firmy konsultingowe. Jeszcze jeden przykład to centra badawczo-rozwojowe największych firm. Ta dziedzina rozwijająca się w sposób szczególnie dynamiczny jest też podstawą dla dalszego rozwoju zawodowego. Wiele osób może się zdecydować na przykład na pracę nad rozwojem nowych metod analizy danych. Część osób decyduje się również na tworzenie nowych systemów w tym obszarze. Jeżeli chodzi o role zawodowe, oczywiście tym klasycznym stanowiskiem dedykowanym dla absolwenta inżynierii i analizy danych jest stanowisko, rola data scientist. Ale to nie jedyna rola, która pojawia się w tym obszarze.
Inne przykłady to data engineer, machine learning engineer, czyli inżynier analizy danych. Proszę zauważyć, w tej właśnie terminologii ta inżynierskość, a więc umiejętność pracy z różnorodnymi danymi, środowiskami, bibliotekami, implementacjami metod jest szczególnie wyeksponowana. Innym spojrzeniem i inną rolą może być Big Data Engineer czy też Big Data Architect, a więc inżynierowie, architekci przetwarzania danych Big Data. To oczywiście tylko przykłady. Te przykłady ilustrują fakt, iż współczesne rozwiązania informatyczne w coraz większym stopniu są skoncentrowane na analizie danych. Rosnąca dostępność danych to szansa dla firm, to potencjał. Ale tak długo, jak te dane są wyłącznie składowane, to potencjał niewykorzystany. Dopiero umiejętność przetworzenia danych, wyciągania z nich wniosków, podejmowania dzięki temu lepszych decyzji przez przedsiębiorstwa i optymalizacji ich procesów przekłada się na realną zmianę w świecie rzeczywistym i na korzyści dla tych przedsiębiorstw. Stąd tak duże zainteresowanie obszarem data science obserwowane wśród współczesnych, zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw.